Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag. Nie będę dzisiaj opowiadał o żadnej książce, ale chciałem się odnieść do tych wypadków, z którymi mieliśmy do czynienia ostatnio, czyli do tragicznego pożaru katedry Najświętszej Marii Panny w Paryżu. Proszę Państwa, takie się głosy pojawiają, że my się tu niepotrzebnie ekscytujemy, bo to zwykły pożar i wszystko może się zdarzyć i takie rzeczy się też zdarzają. Oczywiście, że się zdarzają, proszę Państwa. Mnóstwo rzeczy się może zdarzyć. Kiedyś na przykład ukradli z Luwru Monę Lizę, prawda? Też się zdarzyło. Prawda? Gawenda do tego jest dorobiona taka, że biedny włoski emigrant zatrudniony fizycznie, jako pracownik fizyczny w Luwrze, niepokojony przez nikogo, wyniósł obraz Leonarda i schował go pod łóżkiem i przez 3 lata Sureté szukało tego po całej Europie i nie mogło znaleźć, ale w końcu się okazało, że we Florencji to jest i gliniarze florenccy te tajemnice odkryli. To są takie, proszę Państwa, bajki dla dzieci, którymi się karmi różnych ludzi. To tak samo jak z Egonem Erwinem Kiszem i sprawą Alfreda Redla, która została odkryta w czasie meczu drużyny Der Sturm z Holeszowicami. Nie stawił się napastnik, bo go odwołali oficerowie kontrwywiadu, a był to czas amatorskiego sportu. Napastnik był ślusarzem, napastnik zespołu Der Sturm, złożonego z Żydów i Niemców. I kazali mu otworzyć mieszkanie, a się okazało, że to jest buduar takiego bardzo silnie dysfunkcyjnego homoseksualisty, który okazał się być szefem sztabu praskiego korpusu armii, a przy okazji wicekierownikiem kontrwywiadu Austro-Węgier. I tutaj mamy podobną historię, proszę Państwa, bo pali się nie byle co, tak? Pali się nie byle co i pożar jest ewidentnie przygotowany, bo żeby to się zapaliło, to trzeba to było obłożyć drewnem. To jest budowla kamienna, ja tylko chcę przypomnieć. Budowla kamienna, w środku są oczywiście drewniane elementy, no ale nie można tego po prostu zapalić, bo wszystko jest strzeżone. Ja tam nie byłem w środku, ale różni ludzie, którzy tam byli, mi o tym opowiadali. Nie jest to proste. Nie jest to proste. Więc ktoś tego musiał bardzo chcieć. Zaproszenie ognia. No, zaproszenie ognia to też nie jest prosta sprawa. Nie wystarczy rzucić niedopałek w benzynę, żeby spowodować wybuch, prawda? On może zgasnąć równie dobrze. Więc trzeba się trochę namęczyć, proszę Państwa, z tym pożarem. I pożary samoistne wybuchają wtedy, kiedy nikt nie niepokoi ognia, tak? Kiedy on sobie może rozgrzewać się na słońcu pod szkłem albo kiedy coś tam innego ulega jakiemuś procesowi powolnemu i nagle eksploduje. Natomiast tutaj 1,5 godziny po zamknięciu obiektu, tak, dla zwiedzających nagle okazało się, że jest wielki pożar. No, to jest co najmniej dziwne. Oczywiście, proszę Państwa, mamy, jak już wszyscy wiemy, to nie był pierwszy pożar ważnego kościoła, bo wcześniej palił się święty Sulpicjusz, o czym media nas nie poinformowały, bo generalnie sprawy dotyczące kościołów mediów nie interesują. Gdyby zapalił się jakiś bank, no to wtedy może coś by powiedzieli, ale rzeczy tak nieważne jak zabytki. Ja, proszę Państwa, jestem człowiekiem, który się wychował w kulcie zabytków. Jak pamiętamy, komuna uprawiała taki kult i lansowała go szeroko w prasie, w mediach, w literaturze młodzieżowej. Był kult zabytków. Wielu ludzi skrzywiło sobie przez to życie, studiując historię sztuki i licząc na to, że tam będą te emocje, których oni doświadczali właśnie w związku z tym kultem szerzonym przez media w PRL-u. Nic takiego tam nie było. Wiem, bo się tam znalazłem. Więc proszę Państwa, kult zabytków i my, ludzie wychowani w kulcie zabytków, ciężko znosimy takie rzeczy. Ciężko to znosimy. Natomiast wydaje mi się, że musimy się przyzwyczaić do tego, że to wszystko, co było uznawane za bezwzględną wartość w czasach, kiedy byliśmy młodzi, czyli właśnie sztuka, tak? Czyli rzeźby, dekoracje kościołów na przykład, polichromie, malarstwo, architektura jakiejś tam klasy, tak? Z detalem, że to wszystko będzie na naszych oczach unieważnione. To znaczy, że zapadnie się pod ziemię, bo jeżeli szykuje się jakiś nowy ikonoklazm, to nie przepuszczą niczemu i nikomu. Więc jeżeli świeckie państwa liczą na to, że trzymając zbiory w muzeach, te zbiory ocaleją,
No być może część ocaleje, no ale to tylko po to, żeby stać się jakimś zabezpieczeniem kiedy, dla tych, którzy je zgromadzili, kiedy już ta fala szaleństwa ikonoklastycznego minie. Ja tak sobie gdybam hipotezy takie snuję dość swobodnie, no bo wstrząsnął mną ten fakt, jakim było spalenie się katedry Najświętszej Marii Panny. A poza tym, proszę Państwa, kiedyś wejście w posiadanie XVIII-wiecznej rzeźby z barokowego kościoła, no to był kryminał, tak, bo albo ukradł, tak, albo kupił od pasera. Co z tym zrobić? No to nie było żartów. Proszę Państwa, dzisiaj można sobie u takich ludzi, którzy ściągają stare meble z Niemiec, z Austrii, z Holandii to akurat nie, ale z Niemiec i z Austrii, obstalować jakieś fragmenty wyposażenia kościołów pochodzące z XVIII, XVII wieku, jakieś figury świętych i oni przywiozą, za niewielką opłatą przywiozą, bo to się wyrzuca. To się wyrzuca. Co trafiło do muzeów, to trafiło, ale się okazuje, że w tych muzeach jest już takie zatrzęsienie, magazyny są pełne, że nie ma gdzie tego trzymać, więc aż się prosi o to, żeby to jakoś udrożnić, tak, żeby coś z tym zrobić, żeby to zniszczyć po prostu. Więc proszę Państwa, jeżeli taki przedmiot zabytkowy jest wyrwany z kontekstu, tak, a jest wyrwany z kontekstu, bo przestaje być przedmiotem kultu religijnego, a staje się przedmiotem kultu, jakby to powiedzieć, kultu rzemiosła, kultu sztuki, tak, że to jest tak piękne, tak wspaniałe, że trzeba to pokazywać w innym kontekście niż religijny, no to proszę Państwa, to jest bardzo taki, można by powiedzieć, zawodny sposób, dlatego że jesteśmy w świecie tak dalece zaawansowanych technologii, że to, czy ktoś ładnie umiał rzeźbić w drewnie, czy umiał robić intarsję, czy robił meble, czy malował pięknie na ścianie, nie ma dziś żadnego znaczenia. Oczywiście zachowała się jakaś tam ilość monumentalnych dzieł, tak? To, co zostało uznane przez kulturę nowoczesną za wartościowe, natomiast cała reszta prawdopodobnie, tak sądzę, zostanie zniszczona albo gdzieś rozsprzedana, albo zgromadzona po to, żeby później i ukryta, żeby wywołać jakąś koniunkturę. W każdym razie unieważniona. Unieważniona. Jeżeli ktoś nie wierzy w to, co mówię, niech sobie przypomni przykład Rosji bolszewickiej czy innych krajów bloku wschodniego, gdzie kościoły, muzea, wszystko było rabowane na potęgę. Wszystko było wywożone, tak, gdzieś. Niech sobie też ktoś przypomni, jakie były losy wszystkich zabytków peruwiańskich znalezionych w tych różnych dziwnych kamiennych miastach. One zostały wszystkie jak jeden wywiezione do Ameryki, tak, i tam są w magazynach muzealnych w Stanach Zjednoczonych, a w Peru nie zostało i Boliwii nie zostało nic poza gołym kamieniem. I do tego jeżdżą turyści i to oglądają jakiś tam któryś z kolei cud świata. Natomiast no, cała reszta jest gdzieś pochowana. No więc to nie tak, że te przedmioty wszystkie znikną. One będą, natomiast uwaga nasza zostanie od nich odwrócona. Zostanie odwrócona w bardzo prosty sposób za pomocą takich eventów jak ten z płonącą katedrą. Nie tylko katedrą, bo też należy się spodziewać, że inne kościoły zaczną się nagle palić. We Francji, jak pamiętamy, zburzono jakiś czas temu chyba 13-wieczną świątynię bez mrugnięcia okiem. A dzisiaj jeden z naszych znajomych, a zresztą powiem, pan Krzysztof Ostaszewski, który będzie wykładowcą w czasie konferencji w Kliczkowie w czerwcu, napisał mi na Facebooku, że on wielokrotnie bywa we Francji, on próbuje z Francuzami rozmawiać o ich kulturze i historii, a oni są tylko poirytowani tym jego zainteresowaniem i po prostu nie chcą tego w ogóle słuchać, mają to w nosie i w ogóle ich to nie obchodzi. Ja oczywiście rozumiem, no bo to jest społeczeństwo konsumpcyjne, złożone z potomków emigrantów z Magrebu, tak? Nie ma już niepiśmiennych francuskich baronów od dawna i oni tego nie chcą, ich to męczy, nie interesuje, no więc tak jak proszę Państwa napisałem na swoim blogu, mam taką silną intuicję, że ten kraj będzie podzielony. Jeszcze nie wiem przez kogo dokładnie, ale sugestię mam taką, że przez islamskie organizacje podporządkowane Londynowi, przez państwo Izrael i sam Londyn zgłaszający jako Londyn jakieś roszczenia w stosunku do dawnego dziedzictwa dynastii Plantagenet i przez Niemców, którzy w końcu wykroczą za Ren. To być może tak się nie stanie, ale moje zbójeckie prawo do snucia takich koncepcji, proszę Państwa,
jestem przekonany, że to może się zdarzyć, bo jeżeli patrzymy na historię Francji, która dzisiaj po prostu na naszych oczach się kończy i stacza, proszę Państwa, musimy, to jest bardzo pouczająca historia, o tym pisałem wielokrotnie. To jest osobny taki, powinien być podręcznik o polityce i historii Francuzów, tak? I metodach radzenia sobie. Proszę Państwa, Królestwo Franków od samego początku jest przeznaczone do podziału. Widać, że ono się nie może utrzymać, dlatego że koniunktury handlowe ze wschodem są tak rozłożone, że jeden koniec szlaku i drugi koniec szlaku jest wrogi Królestwu Franków i ono musi coś zrobić, żeby ocaleć. I w zasadzie permanentna walka na dwa fronty. No w zasadzie to samo od pewnego czasu mieli Niemcy, tak? Ale to już była zupełnie inna historia. Natomiast Francuzi w sposób zdecydowany rozprawili się ze swoimi przeciwnikami. Po pierwsze, wynosząc wojnę od siebie z granic, przegrywając tę wojnę poza granicami, ale to nie miało znaczenia, dlatego że królestwo ocalało, a trzeba zawsze pamiętać, o co się walczy. Tak? No więc Francuzi przez całą swoją historię, od czasów najwcześniejszych, może nie od czasów merowińskich, bo wtedy nie było Francji, ale powiedzmy tak orientacyjnie od Filipa Augusta, walczą bez przerwy i uporczywie o ocalenie królestwa. O ocalenie królestwa. No więc jak sobie to uświadomimy, że oni to królestwo jednak ocalili i jak zobaczymy, jak doskonaliły się metody wprowadzania ich w pułapkę, jak oni te pułapki rozbrajali, w jaki sposób walczyli, jak dzielnie się sprawowali w końcu w tej walce, no i do jakiego dna doszli wreszcie, no to mamy się z czego uczyć. No nam się nie udało, tak, bo myśmy się nie zorientowali, że walka idzie o całość królestwa, tak, myśleliśmy, że jednak o coś innego. No więc zawsze trzeba wiedzieć, o co się walczy. Francuzi walczyli o całość królestwa, Polacy powinni też walczyć o całość królestwa, ale im się to nie udało. Francja dzisiaj wygląda tak, jak wygląda. Nic na to nie poradzimy. Ponoć z osiedli podparyskich słychać tamtamy. Nie wiem, bo nie byłem, nie wybieram się, nie tęsknię. Nawet jeżeli kiedyś miałem jakieś takie mrzonki, to sobie już dawno je z serca wyrwałem. Dzisiaj mnóstwo ludzi zadeklarowało chęć pomocy Francuzom. Ja jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, bo oczywiście dzisiaj się pojawiły sugestie, że w miejsce tej zawalonej iglicy postawią minaret. Ale ja mam inny pomysł, proszę Państwa. No przecież to jest niedokończone, tak? Nie ma hełmów na wieżach. Skoro już zbieramy pieniądze, to niech to dokończą. Po prostu. Niech to dokończą. Czyli niech postawią hełmy na wieżach, niech to odremontują, położą nowy dach, odrestaurują wyposażenie, to co się spaliło i położą hełmy na wieżach. To jest znakomita okazja do tego. Oby tak się stało i żeby proszę Państwa, ten szczęsny moment nastąpił jak najszybciej, to znaczy jeszcze za naszego życia, żeby to się udało, żebyśmy mogli to zobaczyć, żebyśmy zobaczyli, jak katedra wyglądała wtedy, kiedy ją planowano. Na razie refleksje mam smutne i trochę w to nie wierzę, ponieważ nie wierzę ani w moc sprawczą prezydenta Macrona, ani w to, że Francja się uchowa. No ale módlmy się, żeby tak się stało, tak? I żeby to się nie stało naszym kosztem, bo często tak bywało. I żeby oni jednak to wszystko odbudowali i dorobili hełmy do wież. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia, do widzenia, do następnego razu.